Na wstępie chciałem od razu przeprosić za pewne błędy, które mogę popełniać. Z jednej strony nie jest polski moim językiem ojczystym, z drugiej strony jestem też, nie ukrywam, w pewnej emocji, która jest podyktowana tym, że wszystko to, co się wydarzyło w Holandii, jest dosyć świeże. Społeczeństwo jest jeszcze w fazie szoku, więc to, co będę mówił, może być nieskładne. Również, mimo że jestem aktorem, nie przywykłem do tego, żeby mówić publicznie we własnym imieniu. Jestem, jak to się mówi, jako aktor na ogół mądry cudzym tekstem. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że w jakim kontekście miejsca, w którym są Holendrzy, ta katastrofa się odbywa. W kontekście tego, że Holendrzy od II wojny światowej nie są przyzwyczajeni do śmierci nienaturalnej. Czyli i druga sprawa jest taka, która chyba rzuca trochę inne światło na to, w jaki sposób Holendrzy się z tą katastrofą obchodzą. To byli zwykli obywatele i też ja chciałbym mówić z kompetencji zwykłego obywatela, bo tylko do tego czuję się powołany. Jechali na swoje upragnione wakacje. W wielu wypowiedziach ludzi na ulicy, do kamer i w prasie wynikało to, że każdy Holender po pierwsze znał kogoś, kto zna kogoś, bo na 14 milionów osób 200 osób to jest właściwie taka liczba, która powoduje, że bliżej lub dalej kogoś znamy osobiście, kto w tej katastrofie zginął, lub rodzinę tej osoby. To byli albo sąsiedzi, albo obywatele naszego miasta, albo członkowie stowarzyszenia, klubu piłkarskiego. Co to powoduje? To, że każdy właściwie miał taką refleksję, że to mógł być każdy z nas. To mogło się przytrafić każdemu z nas. I to jest to, co w pewnej chwili przeraziło Holendrów. Holendrzy jako naród pragmatyczny nie od samego początku byli rozemocjonowani i gniewni i wściekli. Ja w swoim pragmatyzmie zakładali w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach, że mogło się wydarzyć coś, co nie musiało być niczyją winą. I dalej idąc z taką w sumie prostą obywatelską logiką, dopóki śledztwo nie wyjaśni, co się wydarzyło, nie byli skorzy do tego, żeby kogokolwiek oskarżać. Wściekłość powstała wtedy, kiedy okazało się, że wszyscy, którzy są władni na miejscu katastrofy, żeby pomóc i współpracować, tego nie robią. To był ten moment, kiedy Holendrzy zaczęli praktycznie z godziny na godzinę posiadać emocje, z których Holendrów sami siebie też nie znają. Premier i najważniejsi ministrowie w tej sprawie, czyli minister gospodarki w związku z zależnościami handlowymi z Rosją oraz minister spraw zagranicznych na początku też próbowali tonować emocje ewentualne, które mogłyby powstać. Jeden z ministrów powiedział, że zawsze Holandia kierowała się dwoma swojej strategii i międzynarodowej dwoma filarami, czyli postawą kupca i postawą pastora. I minister powiedział, żeby uważać, żeby postawa pastora, czyli konsekwencje wyrażania pewnych wartości i nie wzięły górą, nie były ważniejsze od postawy kupca, czyli żeby brać pod uwagę jednak jakąś rację stanu, którą jest również
które są interesy z Rosją, które są dosyć spore. To bardzo źle zadziałało na społeczeństwo holenderskie i spowodowało nieprawdopodobną presję, pod presją której premier musiał zmienić swoją postawę. Swoją postawę najpierw bardzo dyplomatyczną i taką właściwie no, oczekującą na jakieś konkretne informacje. I bardzo szybko rzeczywiście się zreflektował i wystąpił z konkretnym planem, który nie tyle uspokoił Holendrów, co dał im pewną jasną perspektywę. Ten plan zakładał trzy punkty. Pierwszy punkt: zabrać wszystkie szczątki ludzkie oraz szczątki samolotu z tego miejsca. To jest punkt, którym nie zakłada się żadnej konfrontacji, zakłada się tylko bardzo skoncentrowane realizację tego punktu i proszenie wszystkich, łącznie z Rosją, o pomoc w tej sprawie. Czyli pierwszy komunikat, który poszedł do, jak to premier relacjonował w rozmowie z panem prezydentem Putinem, nie było oskarżeniem, tylko była prośba, że skoro ewidentnie ma wpływ na to, co się dzieje w tym miejscu, to na podstawie naszych wspólnych relacji handlowych prosimy o to, żeby zrobił wszystko, żeby miejsce katastrofy było bezpieczne, żeby wszystkie odpowiednie służby mogły tam się znaleźć, zabrać wszystko, co trzeba i zbadać i skatalogować. Drugim punktem tego programu, tego planu jest przeprowadzić śledztwo i wskazać konkretnych winnych, to znaczy, że dalsza kanalizacja tej emocji właściwie skupia się na tym, żeby rzeczywiście to były konkretne osoby. To znaczy, nawet jeżeli to ma być osoba, która nacisnęła guzik lub osoba, która miała wydać ten rozkaz. Nie posuwał się premier do tego, żeby oskarżać jakiekolwiek państwo lub grupę, lub tylko chodzi o to, że sprawcą zawsze jest jeden człowiek, to znaczy osoba, która mogła która mogła podjąć tą decyzję lub nie mogła tego nie zrobić. I to jest to zogniskowanie premiera. I tu też jeszcze nie ma konfrontacji. Jesteśmy w Holandii jeszcze cały czas w pierwszym punkcie. Natomiast trzeci punkt jest bardzo wyraźnie zaznaczony, że po realizacji drugiego punktu jest trzeci punkt, który brzmi: pojmać i osądzić tych konkretnych podejrzanych. I to jest punkt, który może, jeżeli będzie tutaj utrudnione realizacja tego punktu, może doprowadzić do konfrontacji. Czyli w bardzo dyplomatyczny sposób jest tutaj przedstawione to, że ze strony Holandii nie ma woli szukania konfrontacji za wszelką cenę albo tak ogólnie, tylko konfrontacja będzie zawsze w momencie, kiedy ktoś przeszkodzi nam realizować nasz plan. W tym sensie Holandię nie obchodzi, co jakiekolwiek inne kraje myślą na temat tego, jak Holendrzy realizują ten plan. Natomiast wszyscy, którzy chcą pomóc, są witani z otwartymi rękami. I oczywiście są użyte wszelkie alianse, które przez wiele lat w sposób codzienny były umacniane. One są w tej chwili wszystkie używane. Czyli widzimy też, że wieloletnie budowanie sojuszy handlowych i kulturowych i militarnych w takim momencie nagle mają i działają. Mają zadziałać i działają. Czyli można powiedzieć, że sieć powiązań Holandii z innymi krajami była przez lata bardzo dobrze utrzymywana i konserwowana właśnie na wypadek takiej sytuacji. Ale ja właściwie chciałem bardziej powiedzieć o tej perspektywie obywatela. To znaczy premier pod presją społeczną ten plan ogłosił,
żeby się utrzymać, dlatego że premier doskonale wie, i to jest naturalna postawa, że on jest pracobiorcą narodu. Naród jest jego pracodawcą, czyli dziennikarze zadający pytania premierowi są przedstawicielami tego narodu, czyli są przedstawicielami pracodawcy, czyli premier nie ma takiej możliwości, żeby premier się zirytował pytaniem dziennikarza. On może błyskotliwie chcieć uniknąć konkretnej odpowiedzi, no ale on rozmawia jednak z przedstawicielem swojego pracodawcy. I ta świadomość spowodowała, że premier jednak zaczął działać dosyć szybko, bo to zreflektowało się chyba w przeciągu 24 godzin, zaczął realizować wolę narodu, która rzeczywiście była niezwyczajna, to znaczy on mógł się pomylić, jego ministrowie, co do oceny tego, jak społeczeństwo się zachowa. Zachowało się niezwykle, ponieważ ta tragedia jest rzeczywiście szokiem i król Holandii powiedział chyba słusznie, że to jest zdarzenie, które zmieni nasze społeczeństwo i będzie miało jeszcze konsekwencje przez najbliższe tygodnie, miesiące i lata. Już ta perspektywa została nakreślona oraz od razu zostali wszyscy obywatele poproszeni o pomoc we wspieraniu, rzeczywiście w takiej perspektywie, tygodni, miesiący, lat, wszystkich sąsiadów, przyjaciół oraz członków różnych stowarzyszeń i klubów, do których należą rodziny tych, którzy polegli. Obywatele mają też bardzo prostą logikę, którą stosują. My nie podejrzewamy ani nie osądzamy nikogo, dopóki nie będzie przeprowadzone śledztwo. Żeby przeprowadzić śledztwo, trzeba uzyskać wszystkie dane do przeprowadzenia tego śledztwa. To jest proste. Zarówno szczątki samolotu, jak i szczątki ludzkie. Jeżeli nie ma współpracy w uzyskaniu tych danych, to ten, kto nie współpracuje, sam na siebie rzuca podejrzenie. To jest bardzo prosta logika każdego przeciętnego Holendra. Jeżeli nie współpracuje osoba, która jest władna na tym terenie, na którym ta współpraca jest wymagana, to albo coś ukrywa, albo wyznaje inne wartości, niezgodne z naszymi, czyli jest obszarem, który jest poza naszą cywilizacją. W związku z tym należy ten obszar traktować jak obszar dziki, jak obszar barbarzyński i w związku z tym, tym bardziej należy wysłać skuteczną ochronę naszych ludzi, którzy i tak tam będą chcieli wykonać te czynności, które należy wykonać po to, żeby uszanować swoich obywateli. To jest chyba taka pierwsza część. Holendrzy są ogólnie niezorientowani w tym, co dla nas jest oczywiste ze względu na bliskość położenia Polski. Nie wiedzą dokładnie, co się dzieje na Ukrainie. Tutaj też pokutuje pewna pasywność z okresu, kiedy mieliśmy do czynienia z wydarzeniami na Majdanie. Oni też to rozumieją w tej chwili. Nie potrafią sobie poradzić z natłokiem dezinformacji, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Ale w przeciwieństwie do nas mają antidotum na tą dezinformację, która jest zgodna z tym, co mówiłem wcześniej. Nie interesuje mnie to, ponieważ są sprzeczne informacje, płyną z tamtego obszaru, to mnie to nie interesuje. Po prostu jeżeli to jedno z drugim się nie łączy, co stamtąd płynie, to ja tego po prostu nie biorę pod uwagę. Ja robię swoje, czyli plan. Pierwszy punkt, zabrać wszystkie szczątki ludzkie i szczątki samolotu. To jest bardzo proste. No więc tak jak mówię, no ja mam w sobie właśnie tego Polaka i Holendra,
po katastrofie smoleńskiej często mnie pytano, co Holendrzy by zrobili w takiej sytuacji. Ja wtedy snułem jakieś domniemania, ale mówiłem wtedy, że prawdopodobnie na pewno, no wtedy porównanie snułem takie do tego, gdyby się wydarzyła katastrofa z samolotem z królową na pokładzie. Snułem takie domniemanie, że prawdopodobnie samolot byłby jak najszybciej otoczony przez żandarmerię królewską czy wojskową i po prostu zabrano by wszystko do badań we własnym kraju. I mniej więcej tak się teraz dzieje. Jaka jest z kolei, patrząc na to ze strony mojej polskiej, jaka jest tego lekcja dla nas? Mam takie poczucie, że przez to straszne, przez ten straszny fakt mamy, rzeczywiście możemy niestety porównać parę rzeczy, możemy porównać też postawę obywateli, którzy w Holandii widać czują się właścicielami własnego kraju, czują się suwerenem i to jest bardzo konkretne, to znaczy to jest Holandia, to jest moja rodzina, to jest mój dom, to jest moja ulica, moja dzielnica, moje miasto, moje województwo, moje państwo. To nie jest coś abstrakcyjnego, to jest bardzo konkretny zestaw definicji, które powoduje, że dla mnie oczywiste jest to, że ja żądam od premiera, żeby zrobił to, co należy. Lekcja chyba dla nas jest taka, że jeżeli śledztwo smoleńskie i sprawa smoleńska jest w takiej sytuacji, w jakiej jest, to jest to, no mówiono czasem, że stan wraku jest obrazem stanu państwa. Ja bym powiedział w tej chwili coś takiego właśnie jako obywatel raczej do obywateli, do ludzi, do nas, że stan, w jakim jest sprawa katastrofy smoleńskiej, jest lustrem, w którym przegląda się nasza postawa wobec państwa. Dziękuję.